Jeżeli wam się dziś wydaje, że strach był rzeczą całkiem obcą, tym, których teraz nazywają dość poufale nasi chłopcy. Dzień dobry państwu. Z powodu aury, która jest na zewnątrz, jesteśmy w mieszkaniu naszym, niedaleko Pawiaka. Dzisiaj jest 20 grudnia 2014 rok. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Jest to w rodzinach polskich jedno z najbardziej rodzinnych świąt. Spotkanie nasze dzisiejsze będzie z cyklu, który będzie trwał jeszcze dłużej. Nazwiemy ten cykl Zapomniani Bohaterowie. Pierwszą osobą z tego cyklu, której żeśmy chcieli poświęcić czas, będzie nasza ciotka Maria Kobierzycka-Maciąg, która w wieku niepełnych 18 lat przystępuje do konspiracji skierowanej przeciwko okupantowi niemieckiemu, a za 5 lat, w wieku 23 lat, przystąpi do konspiracji skierowanej przeciwko okupantowi radzieckiemu. Wspomnę naszą ciotkę i wspomnę początki roku 1939. Wspomnę początki tworzenia się organizacji podziemnych w Polsce, rodzącego się ruchu oporu. Kiedy zajmowałem się tym tematem, naliczyłem, że w Polsce w okresie okupacji niemieckiej 1939-45 było ponad 350, a niektórzy mówią 380 organizacji podziemnych o różnym zabarwieniu. To znaczy, z grubsza rzecz biorąc, o zabarwieniu prawicowym i o zabarwieniu lewicowym. Pierwszą organizacją podziemną, która powstaje w Polsce w 1939 roku, to jest 20 września 1939, Kraków, powstaje organizacja Orła Białego. Jest to organizacja prawicowa, skupiająca nazwiska Kieszkowskiego, Pluty Czachowskiego i prawdopodobnie również generała Pełczyńskiego. Co do generała Pełczyńskiego i początków jego konspiracji, są najczęściej sprzeczne informacje w literaturze opowiadającej o tym, czy mówiącej o tym okresie. Drugą organizacją o charakterze lewicowym, którą praktycznie rzecz biorąc powołał Stanisław Dubois, to była organizacja Brygady Wolności, która powstaje z młodzieży Czerwonego Harcerstwa i powstaje również z młodzieży omturowskiej. Dalej będą powstawały liczne organizacje stronnictw politycznych i partii politycznych. Moja ciotka, o której nazwisko wspomniałem, Maria Kobierzycka-Maciąg, nie mieszka w Warszawie. Ma pochodzenie ziemiańskie. Przed wojną jest majątek w Drzewicy, na ziemi opoczyńsko-sandomierskiej. Chodzi do szkoły, ma 18 niepełnych lat. Ale w roku 1940 przystępuje do konspiracji. Posłużę się książką,
cytatem, żeby Państwa długo nie nudzić, z książki zatytułowanej Między młotem a swastyką, autor Władysław Kołaciński, Żbik. I chciałbym Państwu powiedzieć, że książka została wydana przez Antyk. Wydawnictwo Antyk było kiedyś w podziemiach kościoła na Grzybowie. Książka wydana była w roku 1988. Chciałbym Państwu zacytować fragment z tej książki, jak ciotka nasza przystępuje do konspiracji. Autorem książki jest Władysław Kołaciński, pseudonim Żbik, z Narodowych Sił Zbrojnych. Cytuję. Brygada zajęła kwatery w Bogusławiowie i Drewnianej Hucie w powiecie radomszczańskim. Stałem z kompanią w Drewnianej Hucie, kiedy żołnierz służbowy zameldował mi, że jakaś pani chce ze mną rozmawiać. Byłem trochę zdziwiony, kiedy na progu chłopskiej izdebki ujrzałem zamiast pani ubogo ubrane, mizerne dziewczątko. Podeszła śmiało do stołu, przy którym siedziałem. Proszę o przyjęcie mnie do oddziału, zaczęła od wstępu panienka. Potraktowałem ją poważnie. Co pani umie? Czy ma pani jakieś przygotowanie sanitarne? Nie, nie mam, ale ja chcę do wojska. Tak jak każdy żołnierz. Ja proszę o karabin. Ja chcę się bić. Popatrzyłem na wątłe ciało dziewczyny, uśmiechając się. Proszę się nie śmiać ironicznie. Pan mnie nie zna, uniosła się mała. Proszę pani, nie wytrzyma pani marszów, nie udźwignie pani nawet karabina. A gdzie obciążenie amunicją? Chlebakiem. Niech pani nie liczy na pomoc żołnierzy, bo bywa, że oni padają. Oświadczyłem dziewczynie, roztaczając przed jej oczami obraz niewygód, trudów, brudu, a głównie niebezpieczeństw. Odechce się pani partyzantki już po kilku dniach, ciągnąłem dalej. I przyjdzie pani z płaczem o zwolnienie. Będę miał tylko kłopot i zamieszanie. Choćby sprawa zakwaterowania. Ja tu nie mam specjalnej bojowej drużyny kobiet. Jak pani sobie to wyobraża? Wspólnie z chłopcami, co? Zakończyłem trochę podirytowany. Proszę mnie przyjąć na próbę. Proszę mnie przydzielić do drużyny chłopców. Nie będzie pan miał żadnego kłopotu ze mną. Ja nie przyszłam tu szukać żadnego flirtu. To mogłam zrobić tam, w domu. Ja chcę się bić, zakończyła mocno, patrząc na mnie przez łzy, którym trudno było się oprzeć. Młodziutka, niespełna 17-letnia dziewczyna otrzymała spodnie i mundur, pełne uzbrojenie i została przydzielona na drużynę jako strzelec Grażyna. Na Grażynie nie zawiodłem się, nie zawiódł się nikt. Zawsze była z karabinem w ręku na pierwszej linii. Nigdy nie stchórzyła. W długich, ciężkich marszach, kiedy inni padali z wyczerpania i znużenia, ona ani razu nie skorzystała z wozu taborowego. Żołnierze szanowali ją i kochali. Żaden z nich w stosunku do Grażyny nie pozwolił sobie na nietakt czy poufałość. Grażyna awansowała do stopnia kaprala i oznaczona była krzyżem walecznym. Grażyna wojnę przeżyła, a potem siedzi w więzieniu. Wyrokiem sądu tak zwanej Polski Ludowej otrzymuje KS. Za co? Chciała się bić? Tyle cytat z książki, o której Państwu wspomniałem. Z książki zatytułowanej Między młotem a spastyką Żbika, którą już Państwo raczej nie dostaniecie w księgarniach, a dostaniecie Państwo na Allegro. Ciotka moja
do roku 1943 jest w strukturach organizacji Armii Krajowej. Temu zagadnieniu poświęcona jest książka, którą Państwu pokazuję, Dzieje 25. Pułku Piechoty Armii Krajowej. Książka została wydana stosunkowo niedawno. Książka została wydana w roku 2001 dzięki pomocy finansowej Urzędu do Spraw Kombatantów oraz Urzędu Walki i Pamięci. Książka ta obejmuje teren walk 25. Pułku Piechoty Armii Krajowej i proszę popatrzeć, tu jest mapka, Opoczno, Sulejów, Końskie, przede wszystkim ten teren i jest to teren, który, o którym jest mowa w książce, obejmuje czas 1944 roku, przełom miesiąca sierpnia do końca jesieni 44. Ciotka moja, pokażę zdjęcie, na stronie 134 pokazana jest na zdjęciu z Państwa strony lewym górnym. Ona była sanitariuszką w tym oddziale w grupie partyzantów Bończy. Placówka była tego 25. Pułku Piechoty w Dąbrówce koło majątku rodziców mojej ciotki w Drzewicy. Tak jak wspomniałem, do 1943 roku moja ciotka jest w AK. Jest praktycznie biorąc na tym obszarze, który wspomniałem, na ziemi opoczyńsko-radomszczańskiej. Od 1943 roku jest w Narodowych Siłach Zbrojnych, jest w Brygadzie Świętokrzyskiej, przechodzi szlak bojowy Brygady Świętokrzyskiej, dowódca Szacki, pseudonim Bohun, dociera do Pragi Czeskiej i tam kończy kurs. Kurs radiotelegraficzny i kurs szyfrantek. Decyzją Komendy Głównej na tamtym terenie Narodowych Sił Zbrojnych będą następowały zrzuty skoczków spadochronowych na tereny zajęte przez okupację radziecką. Jest to rok 1945, wiosna. Za kilka miesięcy Niemcy podpiszą kapitulację w Berlinie, ale ciotka zostaje zrzucona po skończeniu tych kursów w lutym, na przełomie 13 i 14 lutego 1945 roku. Ciotka jest rzucona w okolice Dwikus. Jest pierwszy zrzut, który liczy 7 osób. Proszę pamiętać, że decyzją Krajowej Rady Narodowej Urząd Bezpieczeństwa, a konkretnie o czym wspominaliśmy kiedyś, resort bezpieczeństwa publicznego usilnie pracuje i rozpracowuje podziemie patriotyczne. Największym rokiem, o którym później jeszcze też wspomnę, liczby zamkniętych opozycjonistów, tak zwanych dzisiaj, a to byli członkowie niepodległościowego podziemia, mówię językiem tamtym,
normalnym, który i mnie dotyczy. Apogeum przypada na rok 1952, kiedy w więzieniach, w ośrodkach odosobnienia, w ośrodkach pracy więźniów i w obozach siedzi 138 500 osób z niepodległościowego podziemia. Tak jak wspomniałem, Maria Kobierzycka-Maciąg zrzucona jest w okolicach Dwikus. Z tych 7 osób ze skoczkiem spadochronowym znalazły się tylko 2 osoby i skoczek spadochronowy. Jeden ze skoczków z tej grupy nieszczęśliwie wylądował na ziemi, skoczek o nazwisku Chmielewski. Niestety trafił przy lądowaniu na minę, zginął w sposób bardzo tragiczny. I teraz rozpocznie się kontakt, próby kontaktu po wylądowaniu w okolicach Dwikus, szukania kontaktów z Komendą Główną Narodowych Sił Zbrojnych. Niestety Komenda Główna Narodowych Sił Zbrojnych jest rozbita i trzeba zamelinować się na kilka miesięcy, aby znaleźć kontakt z tą komendą. Wędrówki ciotki i skoczka spadochronowego będą odbywały się na trasie Sandomierz, Radom, Kielce. I znowuż Sandomierz, Radom, Kielce. I po wylądowaniu będzie to czas dosyć długi, bo dopiero w marcu nastąpi spotkanie. Dowódcą tej grupy skoczków, w której była moja ciotka, był porucznik Bogusław Denkiewicz. To, jak powiedziałem, był skoczek spadochronowy. On dobrze znał raczej ten teren. Rocznik 1922, urodzony w Kielcach. On skontaktował się z generałem Narodowych Sił Zbrojnych, pseudonim Bogucki. Czuł, że pali mu się grunt pod nogami, że Urząd Bezpieczeństwa depcze mu po piętach, zmienia nazwisko, wyjeżdża na Śląsk, czyli konkretnie wyjeżdża na tak zwane ziemie zachodnie. Niestety Urząd Bezpieczeństwa dalej mu depcze po piętach. Zostaje aresztowany w Sławie Śląskiej. Zostaje aresztowany i od razu jest bardzo szybki wyrok. 2 kwietnia 1946 roku dostaje karę śmierci. Cała ta trójka zresztą dostanie KS, o czym później. Przebywa w więzieniu, oczekuje na wyrok, ale złożona jest apelacja w marcu 1947 roku. I w wyniku tej apelacji Denkiewicz, porucznik Denkiewicz, a dokładnie porucznik Bogusław Denkiewicz, dostaje wyrok 15 lat więzienia. Na terenie kraju, a konkretnie ziemi kieleckiej, następuje spotkanie z przedstawicielem Komendy Głównej Armii Krajowej, Ostromęckim Mirosławem, rocznik 1914, pseudonim Mirosław. To dość ciekawa postać, ponieważ kiedyś w czasie okupacji był on szefem Biura Informacji Komendy Głównej Armii Krajowej, był redaktorem naczelnym Szańca i był również w Związku Jaszczurczym. Pan Ostromęcki Mirosław również był członkiem Organizacji Polskiej, która powstała w roku 1934
Organizacja Polska była tajną strukturą Narodowych Sił Zbrojnych również. Pan Ostromęcki, Mirosław, jest w ścisłym kontakcie z moją ciotką, Marią Kobierzycką Maciąg, i będą do momentu aresztowania prowadzili robotę wywiadowczą na tym terenie, nie tylko, bo mają polecenie, przecież mają radio, mają polecenie udania się do Warszawy. I tu będzie rozpoczynała się tragedia. Tragedia dla Mirosława Ostromęckiego i dla mojej ciotki Marii Kobierzyckiej Maciąg. Razem wspomnianą grupą Denkiewicza, o której wspominałem, ląduje jeszcze jedna kobieta, 25-letnia dziewczyna o nazwisku Orzechowska Janina. Niestety Urząd Bezpieczeństwa szaleje w tym czasie, krzepnie. W wielu miastach powiatowych i nie tylko, bo i w gminach są urzędy tego bezpieczeństwa. I tę dziewczynę, Janinę Chmielewską, w bardzo krótkim czasie rozpracował jeden z informatorów Urzędu Bezpieczeństwa w Żaganiu, pseudonim Kieł. Niestety nie podam Państwu nazwiska, nawet gdybym znał, nie znam tego nazwiska prawdziwego i nie wiem, co się z tym człowiekiem stało. Pani Chmielewska zostaje zamknięta, nie wiem na jak długo i losów pani Chmielewskiej z tej grupy skoczków nie znam. Razem z Mirosławem Ostromęckim moja ciotka udaje się do Warszawy. Mają mieszkanie konspiracyjne na kolonii Staszica na ulicy Prokuratorskiej 10. Tam jest małżeństwo państwa Zielińskich. On jest znanym matematykiem i piłsudczykiem. Tam znaleźli schronienie. Tam mogą używać stacji i nadawać meldunki na teren Pragi czeskiej. W mieszkaniu państwa Zielińskich, to znaczy pani Walentyny i Kazimierza Zielińskich, o których wspomniałem, 1 października 1945 roku Ostromęcki razem z moją ciotką zostają aresztowani przez Urząd Bezpieczeństwa. Chciałbym Państwu przypomnieć, że to jest rok 45, a Urząd Bezpieczeństwa omawiany przez nas przy temacie katownie UB i NKWD w Warszawie został utworzony w sierpniu 1944 roku w momencie wybuchu Powstania Warszawskiego. Resort bezpieczeństwa krzepnie. Resort bezpieczeństwa przede wszystkim jest pod wpływem olbrzymim Radkiewicza. Otwierane są poniemieckie ośrodki więzienne. Jest otwierana Bydgoszcz, to znaczy Fordon, Inowrocław, i są już będą tworzone dwa ośrodki dla młodocianych. Kolega mój trafił do Jaworzna, wyszedł, nie przeżył. Ja byłem w ośrodku pracy więźniów Siemianowice 1, poziom 900. Jaworzno utworzone było dla młodocianych płci męskiej, którzy byli według władzy niepoprawnymi opozycjonistami, mówiąc językiem dzisiejszym, którzy nie rokowali możliwości jakiejkolwiek resocjalizacji, to znaczy nawrócenia się na
ten system, który zapanował w Polsce. Natomiast takim potwornym ośrodkiem dla dziewcząt było Bojanowo. Jest to więzienie położone było 100 km na południe od Poznania, tuż przy Rawiczu. Przez Fordon i Inowrocław przechodzi moja ciotka. Zaraz Państwu pokażę album, jaki moja ciotka tworzyła. Natomiast Bojanowo przejdzie Elżbieta Zawadzka, pseudonim Zoo, znana Państwu patriotka, generał brygady, druga w Polsce, i przejdzie również przez Inowrocław i Fordon Franio, pani major, która potem, no przepraszam, nie będę mówił, co zrobili z nią Anglicy, która razem z moją ciotką będzie siedziała w Fordonie. Album, który chcę Państwu pokazać, album powstał w Fordonie, to jest dzielnica Bydgoszczy. Z Fordonu więźniarki były przekazywane do Inowrocławia. Album ten, który mam w ręku, wykonany był 30 maja 1947 roku. Ryciny wykonała więzień Zofia Boniecka, a oprawę ze skóry z datą powstania wykonała moja ciotka Maria Kobierzycka. Ironicznie nazwano ten album, który jest obłożony w skórę, że powstał on razem z tą datą, w cudzysłowie, w pracowni artystycznej Sztuka i Kultura w Fordonie. Na rycinach macie Państwo przyjęcie, strzyżenie. Ryciny są nieco wyblakłe. On ma już swoje lata. Macie Państwo zapoznanie się z Fordonem. Prawdopodobnie stosowane były ścieżki zdrowia. Macie Państwo spacerniak i spacer, apel poranny i macie Państwo strój i wiele, wiele innych rycin, który jest w tym albumie. Ciotka moja i nie tylko ona, ale będę mówił wyłącznie o niej, uratowana była dzięki żonie Ostromęckiego, panieńskie nazwisko Helena Descour, i uratowana była również dzięki Tuwimowi. Postać Tuwima, autora Kwiatów Polskich i wielu innych wierszy, jest bardzo ciekawa. I jeżeli by Państwo ta postać interesowała, proponuję zajrzeć do ciekawego życiorysu Juliana Tuwima, który ma swoją ławeczkę i swój pomniczek w mieście Łódź. Pierwszy wyrok, jaki zapada na ciotkę, jest KS. KS otrzymuje również Ostromęcki, o Denkiewiczu już wspomniałem. I rozpoczyna się interwencja Heleny Descour. Ona była związana rodzinnie z księdzem Descourem i będzie
ona motorem takiej akcji, że kardynał Sapieha wystosuje list interwencyjny do prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wtedy Bolesława Bieruta, aby zamienić wyrok śmierci na karę dożywotniego więzienia. Ze swojej strony interweniuje również Julian Tuwim, ponieważ rodzina Deskurów w czasie okupacji niemieckiej chroni i wspomaga rodziny żydowskie. Te dwie interwencje otrzymuje prezydent Bierut i zaczyna, przepraszam, zastanawiać się, co z tym zrobić. Jest jeden z członków, a właściwie dokładniej wiceprezes Krajowej Rady Narodowej, Stanisław Szwalbe, który wyperswadował towarzyszowi Bierutowi o niestosowność odmowy prośby kardynała Sapiehy, żeby karę śmierci utrzymać. Sprzeciw jest olbrzymi resortu bezpieczeństwa, a przede wszystkim Radkiewicza. Bolesław Bierut usłuchał perswazji Stanisława Szwalbe i podtrzymał swoją decyzję, mianowicie zamienił KS na dożywotnie więzienie. Ciotka moja odsiedziała ponad 10 lat WW3 Namysłowska, Fordon, Inowrocław. W 55 roku zostaje zwolniona. Najprawdopodobniej zostaje zwolniona warunkowo. Nie może znaleźć pracy. Wujek mój, czy jej mąż, a wujek mój to brat rodzony mojej matki, utrzymuje dobre stosunki ze Stowarzyszeniem Pax Piaseckiego, znajduje jej wreszcie pracę w Liceum Ogólnokształcącym Paxu Świętego Augustyna w Alejach Niepodległości. Prowadzi tam bibliotekę i prowadzi tam również Izbę Pamięci żołnierzy generała Maczka i prowadzi również tam izbę, która będzie mówiła o jej matce. I mam kawałek pamiątki po jej matce, która była żołnierzem generała Maczka, o którym żeśmy kiedyś wspominali, i razem z Maczkiem, z jednostkami Maczka, wyzwalała Bredę. To jest pamiątka po matce Marii Kobierzyckiej Maciąg. To jest papierośnica jej. W czasie jej pobytu po rozwiązaniu sił zbrojnych Maczka w Londynie. Na kopercie jest adres. Kopertę można otworzyć, już pokażę. I w środku, w kopercie, były miejsca na papierosy. Papierosy produkowane w latach 40. wyglądały nieco inaczej i długość papierosa razem z filtrem mieściła się w tym pomieszczeniu. Dzisiejsze papierosy są dłuższe i niestety już w tym pomieszczeniu się nie mieszczą. Ciotka moja była potem w Komisji Oświaty na terenie Mokotowa, NSZZ Solidarność,
wcześniej była współtwórczynią Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego razem z panią Marią Obrębalską, przepraszam, z panią Jadwigą, major Jadwigą Obrębalską. Ciotka moja odznaczona była Krzyżem Partyzanckim w 1992 roku, Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego. Ciotka moja nigdy nie mogła mieć dzieci. Atmosferę przebywania w więzieniach Urzędu Bezpieczeństwa oddaje film Krystyny Jandy Przesłuchanie. Najczęściej był to przesłuchanie pozbawiające snu, otwieranie zimą okna, trzymanie w bieliźnie lub półnago, wlewanie wody do celi. Jeżeli na temperatura wynosiła minus 15 czy minus 18 w latach 40. i 50., stan zdrowia był bardzo nadwątlony, albo tego zdrowia w ogóle nie było. Od wspomnianego roku ciotkę moją niszczył rak. Następowały przerzuty z piersi do mózgu. Ciotka moja zmarła w 2007 roku. Pochowana jest na Powązkach Wojskowych razem ze swoją matką i ze swoim mężem, Zenonem Maciągiem, który był w ruchu oporu w latach okupacji niemieckiej. Pochowana była w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego oraz w asyście sztandarów Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowej Organizacji Wojskowej. Jeżeli kogoś z Państwa interesuje bliżej działalność grup zrzucanych z terenu Pragi Czeskiej na teren Polski, skoczków spadochronowych, przede wszystkim z Brygady Świętokrzyskiej, proponuję książkę, autor Żaryn, Taniec na linie nad przepaścią. Na wielu stronach tej książki opisana jest działalność mojej ciotki Denkiewicza, Ostrołęckiego i wielu, wielu innych żołnierzy niepodległościowych Narodowych Sił Zbrojnych. Proszę Państwa, na dzisiaj tyle naszego spotkania o zapomnianych bohaterach. Następne nasze spotkanie, przypuszczam, że też w domu, ponieważ aura nie pozwala na spotkanie na terenie miasta. Chciałbym Państwu przekazać informacje na tematy, bo ja wiem, raczej niewiele znane lub nie bardzo opisywane w naszej literaturze. Mianowicie chciałbym Państwu opowiedzieć o straganie. Stragan to była organizacja, która powstała po klęsce 1939 roku. Był to wywiad Armii Krajowej o tej nazwie, stragan. Był to wywiad Komendy Głównej Armii Krajowej. Ten wywiad pracował do 1942 roku i w tym roku został rozbity przez Abwerę, czyli przez niemiecki kontrwywiad, i w tym samym roku został on zrekonstruowany i powstały trzy kierunki. Powstał kierunek, a właściwie sekcję Arkadiusz, czyli ta sekcja będzie działała na terenie Generalnej Gubernii, będzie pralnia,
ta sekcja będzie działała na terenach wschód i będzie Lombard, który będzie działał na terenach zachód. Z oddziału akcji specjalnych KOSA, która powstaje po OSIE, powstają linie Armii Krajowej zagraniczne, tak zwane Zagrelin. I będzie jeden z obwodów Armii Krajowej, Berlin. I na tym terenie, i nie tylko, będziemy powodowali olbrzymie zamachy na dworcach w Berlinie, we Wrocławiu. I tu wielkie znaczenie będzie miało jedno miasto, które będzie kończyło teren generalnej gubernii, a rozpoczynała się Trzecia Rzesza. Nazwy miasta nie powiem. Do następnego spotkania. Dziękuję za dziś. Zobaczymy się niedługo. Do widzenia. Tak serce raduje piosenki ten śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Piosenki o mojej Warszawie.